Cześć. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób dołączać skróty do swojego startu. To jest start, to jest główny pulpit Windowsa 8 i chcielibyśmy umieścić tutaj jakieś programy. Więc klikamy desktop, klikamy w lewy dolny róg prawy klawisz myszki i na przykład chciałbym dodać z panelu kontrolnego, Control Panel, chciałbym dodać na przykład Administrative Tools i chciałbym dostać Computer Management. Klikamy prawym klawiszem i wybieramy opcję Pin to Start. Naciskamy. Jeszcze sobie może wybiorę coś innego, jak na przykład Uninstall, jak na przykład Programs. O, tutaj, ale na przykład. O, weźmy jeszcze coś z administracyjnych. Na przykład Windows Firewall and Advanced Security. Prawy klawisz i pin to start. Tu taskbar, widzicie, że tutaj jest, się pojawiło. To jest taskbar. Możemy odpiąć. Teraz wróćmy na start i widzimy, pojawiły się nowe ikonki dwie, Computer Management i Windows Firewall and with Advanced Security. Naciśnijmy. I teraz pojawia nam się Windows Firewall and Advanced Security. Ponownie wejdźmy na desktop i otwórzmy Computer Management. Pokazało nam się zarządzanie komputerem. Jeszcze w tym odcinku dodatkowo wejdziemy w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer i w tym odcinku zainstalujemy przeglądarkę Mozilla Firefox na Windows 8. Ściągnijmy. Freedom Lab. Zobaczymy, jak będzie chodziła. Uruchomiło się ściąganie. Widzimy 55% z 15, wersja 15.0. Dobrze. Następuje uruchomienie skanowania, czy nie ma wirusów. Na dole widzimy wszystko. Uruchamia się instancja. Naciskamy jest, czy naciskamy standardową opcję. Ustaw będzie Use Firefox as My default web browser, czyli ustaw Firefox jako domyślną, jak moją przeglądarkę internetową. Następuje po instalacji. I widzimy ikonka Microsoft Mozilla Firefox się pojawiła. Naciskamy Finish. Nie chcemy importować na razie niczego z Internet Explorera. I mamy zainstalowaną Mozilla Firefox. Jest to wersja 15.0, czyli jest najnowsza. Teraz sobie ustawmy to Firefox przypnijmy do naszego pulpitu startowego. Naciskamy prawym klawiszem na ikonkę i wybieramy Pin to Start. Przechodzimy, naciskamy flagę na klawiaturze. I widzimy, mamy Mozilla Firefox, ale mamy dwie, więc sobie odznaczmy prawy klawisz na ikonce i tu pisze Unpin from Start. Naciskamy.
I widzimy, naciskamy i uruchamia nam się przeglądarka Mozilla Firefox. I teraz jeszcze trzymamy lewy klawisz myszki i ciągniemy. I widzimy, że można tutaj sobie przestawiać różnego rodzaju, na przykład przeglądarki możemy umieścić tutaj. Możemy sobie grupować. Pogoda może być tutaj. Muzyka tutaj. O, nasz dysk tutaj. Tutaj Windows Store. Desktop może też tutaj być. Możemy tak grupować. Teraz widzimy, są różnego rodzaju grupy. Możemy pełno tworzyć tych grup. Widzimy, o, tu już się mieści na drugim. Na trzecim. I teraz tutaj mamy w prawym dolnym rogu, mamy ikonkę i widzimy wszystko. Możemy się skoncentrować na innej. Jeżeli chcemy przejść tam dalej, to możemy użyć paska przewijania na dole albo nacisnąć prawy dolny róg i przejść. I pokazuje nam się ta część ekranu. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia i miłej nauki.